oczekiwaniu na decyzję właściciela, co w sprawie radiotelefonu na pasmo morskie. W Alanie 87 już wymieniłem przewód mikrofonowy, ponieważ stary przewód mikrofonowy był już skracany, to widać. Również jest porozciągany, to widać. Natomiast w momencie, kiedy ruszało się tym przewodem w czasie nadawania, słychać było straszliwe chrupanie i trzeszczenie. Dodatkowo wymieniłem jeszcze oczywiście takie podłączenie baterii, bo już jest albo było w takim stanie. Także radiotelefon grzeje się jeszcze i nabiera temperatury. Ponieważ wolnej chwili nie ma, następny radiotelefon to jest Uniden Pro 510XL. Radiotelefon do pełnego tuningu oraz do zrobienia wszystko, co jest potrzebne, aby działało prawidłowo. Natomiast dlaczego pokazuję? Jak zwykle dlatego pokazuję, abyście zwracali uwagę na swoje radiotelefony. Proszę zobaczyć. Gniazdo antenowe jest całe zardzewiałe, czyli można podejrzewać na prawie 100%, że antena również jest w stanie nie do użytku, a przez przewód antenowy praktycznie na 100% lała się woda. Czyli antena prawdopodobnie była zamontowana na stałe na samochodzie i poprzez przewód antenowy lała się woda do środka, do radia, więc tak wygląda w tej chwili gniazdo antenowe w radiu. Sam radiotelefon w środku, ja już go odkręciłem, sam radiotelefon wygląda w środku bardzo ładnie, no jedynie po zewnętrznej stronie gniazdo antenowe jest albo do wymiany, albo do wyczyszczenia, zaraz to zobaczę. Także jeśli widzicie w swoim radiotelefonie, że gniazdo antenowe no właśnie jest w takim stanie, to na 100% antena również jest do wymiany. Jeśli nawet zrobię w tej chwili tuning tego radia, nawet jeśli poprawię to gniazdo antenowe, to tak czy inaczej właściciela tego radia czeka na 100% wymiana anteny łącznie z przewodem na nowe. Mamy już Alana 87. W tym radiotelefonie nic nie wymieniałem, jedynie przewód mikrofonowy plus tam to podłączenie do baterii, jakieś tam konserwacje drobne. Oczywiście włączyłem filtr NB, ponieważ tradycyjnie, firmowo, fabrycznie ten filtr nie jest uruchomiony w tym radiu. No szkoda, żeby filtr był, a żeby nie był wykorzystany w tym radiotelefonie. Także też to zostało uruchomione, włączone. No radiotelefon w tej chwili jest zimny, więc tu częstotliwość też proszę nie patrzeć na to, bo radiotelefon ustawiony jest w piątkach, AM 20 kanał. No i mamy tam 780 Hz powyżej kanału. I proszę zobaczyć, jak ładnie ta częstotliwość zjeżdża w dół, także radiotelefon zimny musi się rozgrzać. To, co zawsze mówię, jeśli chcemy rozmawiać, szczególnie modulacją SSB, należałoby włączyć wcześniej radiotelefon, to kilkanaście minut, powiedzmy, nie wiem, 15-20 minut wcześniej, żeby nawet radiotelefon na samym odbiorze postał troszeczkę, aby się elektronika rozgrzała, ponieważ no, generatory niestety nie są tak ustawione, żeby przy zimnym i ciepłym, rozgrzanym radiotelefonie, żeby te generatory stały idealnie. Nie ma takiej możliwości. Także przy zimnym radiotelefonie ta częstotliwość może być i zazwyczaj jest większa. I już proszę zobaczyć, było 770 czy 80 Hz, już jest już jest 740 i spada cały czas w dół. Także radiotelefon się rozgrzeje. No ale sprawdzimy tu, w zasadzie możemy sprawdzić moc wyjściową w tej chwili. W AM-ie mamy 12,7 W mocy wyjściowej. Zobaczymy z modulacją. Ola! Do 25 W z modulacją, czyli bardzo ładnie. Natomiast wstęga górna, uruchomię nadajnik, nic nie mówię. Brak mocy wyjściowej prawidłowo. Ola! 26 W mocy SSB. Także radiotelefon ustawiony, gotowy. Tak jak mówię, tu w samym radiotelefonie praktycznie tylko i wyłącznie konserwacja potencjometrów, przełączników. Uruchomiłem filtr NB, Noise Blanker, ponieważ filtr ANL jest włączony na stałe, natomiast filtr NB fabrycznie nie jest podłączony, nie jest uruchomiony. W tej chwili mamy wszystkie dwa filtry możliwe do wykorzystania, są włączone w tym radiotelefonie. Także radiotelefon w bardzo ładnym stanie. Tu właściciel pewnie pozna swoje radio. Lima Delta Golf, także ten radiotelefon już jest gotowy. Można zabierać się za następny radiotelefon. Tak będę, kochani, skracał troszeczkę te filmy, ponieważ no czas mnie goni, a niedługo zbliża się okres urlopowy, także trzeba troszeczkę nadgonić tu spraw, pooddawać te radiotelefony, bo sterta paczek niestety jest okrutna. A następne radio to jest o właśnie takie coś, żeby właściciel mógł poznać swoje radio. Po bokach przyklejone takie filce. Tego do radia jeszcze nie zaglądałem i te filce są bardzo mocno przyklejone, także to trzeba będzie oderwać. No i widać, że no tu już brakuje jednej śrubki. No sam radiotelefon, jak widać, w takim stanie. Szybciutko przed naprawą podłączę tu tylko minus i plus. Wypróbujemy sobie, czy radiotelefon w ogóle coś odbiera, czy coś słychać. Też już widać, że prawdopodobnie ktoś kręcił filtrami w odbiorniku. Pełna moc wyjściowa, pełna czułość odbiornika. Blokada szumów działa. Czułość odbiornika działa, tylko widać to nawet po wskaźniku. Proszę zobaczyć. Teraz mamy 40F. Na najwyższej 40F radiotelefon prawdopodobnie ma najmniejszą czułość odbiornika. Wprawdzie tu rzadko kiedy się rozmawia, no ale jeśli mamy 40F najwyższą, to warto, żeby ona również działała. Do tego radiotelefonu jest mikrofon Densei EC202. No tu przewód mikrofonowy jest dobry, jedynie jest dosyć sztywny, twardy, no ale jest w dobrym stanie. Chyba żeby właściciel zdecydował się na przewód silikonowy, nie ma problemu, można wymienić. Sprawdzimy nadajnik, ale może teraz ustawię 20 kanał i podłączę też radiotelefon zimny, więc tu częstotliwości nie sprawdzamy na razie. Szybko do tyłu kamera. Nie sprawdzamy częstotliwości, tylko sprawdzamy moc wyjściową nadajnika, jaka jest podstawowa 40, AM w piątkach. Jedziemy. I proszę zobaczyć. Radio w piątkach, a już jest o 1 kHz ustawione za nisko. Moc 2,9 W, czyli cieniusieńko. I sprawdzimy sobie jeszcze. Proszę zobaczyć na miernik częstotliwości. Tak jak w poprzednim Alanie 87, radio zimne. I tak jak tam było ustawione 700 czy 800 Hz za wysoko i ta częstotliwość zjeżdżała w dół, to tu jest ustawione już 1 kHz za nisko i również częstotliwość zjeżdża w dół, czyli radiotelefon się rozgrzewa, a później może się okazać, że będzie nie 1 kHz, tylko załóżmy 2 kHz poniżej właściwej częstotliwości. Także też prawdopodobnie ktoś się nakręcił tak mocno, że kręcił wszystkim bez opamiętania i radiotelefon ma w tej chwili małą moc wyjściową. A no właśnie, jeszcze sprawdzimy sobie z modulacją i w modulacji SSB. Ola! Do 6 W z modulacją, czyli cieniusieńko. Ten radiotelefon fabrycznie powinien mieć 10 W AM/FM, 21-22 W SSB. Natomiast tu z modulacją ma nadajnik połowę mocy tego, co powinien mieć. Teraz górna wstęga. Wciskam nadawanie. Uruchomię nadawanie. Brak mocy wyjściowej prawidłowo. Ola! Już mnie gardło boli. Niecałe 4 W przy modulacji SSB, czyli masakra, tragedia. Albo ktoś kręcił filtrami od nadajnika, od generatorów. Niemożliwe, tylko prawie na 100% również od odbiornika. Więc tu, no chyba że nadajnik jest uszkodzony. No ale to, tak jak mówię, to są pierwsze moje oględziny przed serwisem, przed naprawą. Nie wiem, co tam się w radiu dzieje, bo tu jeszcze właśnie przyklejone są po bokach ten filtr taki. Także właściciel zdecydował się na naprawę, na tuning, żeby zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby ten radiotelefon śmigał, grzmiał w eterze, że normalnie, daj Boże zdrowie. Więc zabieram się za pracę. No i zobaczymy, co tu się dzieje. Śrubki odkręcone, aczkolwiek 3 było brak. No niestety ten filtr to został tak przyklejony, że jedna część jest tu, druga tu, więc nawet nie trzeba było tego rozklejać. No i mamy możliwość zobaczenia, jak radiotelefon wygląda w środku. Już widzę, że był naprawiany, poprawiany. Są ślady lutowania i również przy końcówce mocy. No tu płyta główna generalnie wygląda ładnie. Tu też żarówka była wymieniana albo coś w tym rodzaju. I teraz jeszcze z drugiej strony. Odłączę głośnik. Już jest nieoryginalny głośnik, ale nieistotne. O i widać tu przy zasilaniu. Ktoś odwrotnie przylutował, nie przylutował, tylko zamontował gniazdo zasilające i zamiast odkręcić je i przylutować, przykręcić prawidłowo, to proszę zobaczyć, zrobił na skos przewody zasilające. I tu mamy plus, a stąd mamy minus tu, a wystarczyło gniazdko przełożyć o 180 stopni i po problemie. Chyba że fabryka tak zrobiła. No musiałbym się przyjrzeć, bo... Czyżby fabryka tak zrobiła? No niesamowite. Raczej wydaje mi się, że nie. No ale tu w środku radiotelefon wygląda ładnie. Muszę poprzyglądać się teraz dokładnie po rdzeniach, czy nie są ukruszone, czy nie są wyłamane. I w odbiorniku, i w nadajniku. Także zabieram się, kochani, za pracę. Tu widać, że tranzystory w końcówce mocy są, tylko też muszę się przyjrzeć. O, i tak. O, jeden. No właśnie, ktoś mi gdzieś pisał, że jakieś tam podkładki pod tranzystory, a dokładnie izolatory, nie powinny się rozpuścić do jakiejś tam temperatury. Zrobię zbliżenie, bo to na bieżąco od razu wyłapałem. Możliwe, że jest uszkodzony nawet jeden tranzystor w stopniu końcowym mocy. Zresztą będę musiał to tak czy inaczej rozkręcić i sprawdzić, co tu jest, ponieważ fabrycznie przy radiotelefonach o większej mocy wyjściowej te izolatory tu są ceramiczne, po to właśnie, żeby się nie rozpuszczały przy wyższej temperaturze, a te tranzystory właśnie dosyć mocno się rozgrzewają. No i jeśli to jest słabej jakości plastik na izolatorze, a tu są plastikowe izolatory zastosowane, to te izolatory się rozpuszczają, a później tranzystor wisi sobie w powietrzu, nie dotyka całą powierzchnią do blachy, mocno się przegrzewa i przepala. O, proszę bardzo. I teraz ładnie widać, jak izolator się rozpuścił. Ten jest cały, a ten się już rozpuścił. No tak czy inaczej posprawdzam tranzystory, czy są oryginalne. Powymieniam pasty. Możliwe, że trzeba będzie powymieniać również te izolatory, a przynajmniej ten na 100%. Jeszcze możemy zobaczyć sobie na zasilaniu. O właśnie teraz będzie to może widać. Albo jeszcze inaczej zrobimy. O tak. I teraz widać ładnie, że tu mamy dławiki przeciwzakłóceniowe na przewodzie zasilającym i zamiast przełożyć odwrotnie gniazdo zasilające, no to ktoś przylutował na skos przewody. No działać działa, tylko że wygląda tak trochę koślawo, bym powiedział. Tu mamy cewki regulowane od generatora, od SSB wkręcona do samego końca, do samego dołu, natomiast to jest od AM-u i FM-u wykręcona do góry. Także odbiornik, nadajnik, generatory do zestrojenia. Cewki obejrzałem sobie, nie widać, żeby były rdzenie popękane, aczkolwiek jeden tu, o chyba ten jest taki, jak widać, taki jakiś podejrzany, ten rdzeń. No ale to tak czy inaczej wszystko do zestrojenia, do poprawienia, do konserwacji, no i przede wszystkim ta właśnie nieszczęsna końcówka mocy. Także zabieram się za pracę, jak to zwykle bywa, nie marudzę i działam.